Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z dwóch gier, Battlefielda 4 i World War 3. I dzisiaj zajmiemy się bronią, która jest w obu grach bardzo skuteczna. Zresztą w wielu grach jest to broń naprawdę skuteczna. Świetna zarówno dla graczy początkujących, jak i dla graczy bardziej zaawansowanych, którzy mają większe doświadczenie, dlatego że jest to broń naprawdę uniwersalna i jak najbardziej skuteczna, a konkretnie FN Scar H. Jest to modułowy karabin automatyczny. SCAR to jest skrót od Special Operation Forces Combat Assault Rifle i jest to broń modułowa, tak jak wcześniej wspomniałem. I wersja H to jest jedna z wersji tej broni, dlatego że również istnieje wersja L. Obie wersje nie różnią się od siebie zbytnio, a jest to spowodowane właśnie tym, że modułowe systemy broni można dowolnie konfigurować i one nie będą się różniły, pomimo tego, że będą mogły pełnić przeróżne role na polu bitwy. Wersja H strzela nabojem karabinowym 7,62 na 51 mm NATO. Natomiast wersja L może strzelać nabojem 5,56 NATO lub 6,8 na 43 mm. Wersja L jest wyposażona w magazynki 20 lub 28 nabojowe, natomiast wersja H w magazynki 20 nabojowe. Szybkostrzelność to jest 550-600 strzałów na minutę. Waga tej broni to w wersji L 3,5 kg, natomiast w wersji H 3,86 kg. Broń tą opracowywano pomiędzy rokiem 2003 a 2007, natomiast produkcja ruszyła w roku 2004, natomiast w użyciu jest od 2009 roku. Broń ta jest wykorzystywana w wielu państwach, m.in. w Belgii, Niemczech, Japonii, Polsce, USA i Hiszpanii. Jest to, mi się wydaje, naprawdę udana broń, która z racji na fakt, że jest bronią systemu modułowego, ma naprawdę duże możliwości, dlatego że w przyszłości mogą się pojawić inne wersje tej broni, które będą mogły pełnić naprawdę przeróżne funkcje na polu bitwy. Broń ta pojawia się w wielu grach i przede wszystkim pojawia się wersja H, czyli ta zasilana nabojem 7,62 NATO. Zarówno w World War 3, jak i również w Battlefield 4 grałem tą bronią i z racji na zastosowany nabój ta broń ma naprawdę potężnego kopa. No niestety to jest nabój karabinowy, stety niestety, bo z jednej strony to jest zaleta, z drugiej strony to jest wada. Jesteśmy skuteczni na dość duże odległości i dysponujemy dość dużą siłą obalającą, jednak to jest nabój karabinowy, więc ma całkiem sporą siłę, większą niż nabój pośredni. I jak najbardziej wielokrotnie ta broń się świetnie spisuje, dlatego że wystarczy dosłownie 1-2 pociski, żeby zlikwidować przeciwnika. Oczywiście można strzelać serią i jak najbardziej ta seria jest skuteczna, dlatego że ta broń jest zaskakująco celna. Jednak nawet strzelanie pojedynczymi strzałami, nawet na większe dystanse, jest skuteczne, więc jest to broń naprawdę uniwersalna, bo na mniejsze dystanse możemy sobie postrzelać serią, natomiast na dystanse większe jak najbardziej w tym przypadku możemy oddawać pojedyncze strzały i to będzie po prostu skuteczne. Więc jest to broń, która jest bardzo uniwersalna i dla graczy początkujących jest to, mi się wydaje, bardzo istotne. Czasami jest nam ciężko ogarnąć, do czego jaka broń służy. I na przykład jest nam ciężko walczyć na większe dystanse tą bronią. Ciężej jest nam niekiedy walczyć na mniejsze dystanse, ona po prostu się do tego nie nadaje. No, nie zawsze od razu ogarniamy grę i w tym wypadku ta broń w większości gier się sprawdza, jest bardzo skuteczna. Zarówno grając z nią w Battlefieldzie, jak i World War 3 odnosiłem wrażenie, że mam po prostu skuteczny karabin. Zabijanie przeciwników było łatwe i przyjemne. I chyba taki jest zamysł tej broni, żeby była ona jak najskuteczniejsza i jak najlepiej się spisywała. I to jest w grach, bardzo mi się wydaje, niektórych dobrze przeniesione. Bo pomimo tego, że strzelamy nabojem karabinowym, jest to broń niesamowicie uniwersalna. I jak najbardziej polecam tą broń graczom początkującym. Dla nich ta broń powinna być po prostu wygodna. Ale gracze zaawansowani jak najbardziej tą bronią mogą się posługiwać. Jest to po prostu dobry karabin, który będzie nam sprawiał radość podczas rozgrywki, zarówno na samym początku, jak i również kiedy będziemy bardziej zaawansowani. Jest to po prostu broń solidna i to jest, mi się wydaje, największa zaleta. Ona nie jest za dobra, ona jest po prostu
solidną bronią, która nadaje się do grania w różnych warunkach i jak najbardziej to jest jej największa zaleta. Czasami ten odrzut faktycznie może być niekiedy za duży, bo jednak to jest nabój karabinowy. Może wersja L byłaby bardziej przyjemna do pomieszczeń, jednak jak najbardziej ta broń również całkiem nieźle się spisuje i jak najbardziej jest to broń po prostu skuteczna. Mi się wydaje, że twórcy naprawdę dobrze ją odtworzyli, dobrze ją oddali. Jest to po prostu broń, która spisuje się naprawdę dobrze. Nie trzeba być jakoś niesamowicie zaawansowanym, żeby tą broń ogarnąć i jak najbardziej ją skutecznie wykorzystywać. Problemem może być 20-nabojowy magazynek, bo on jest dość mały i niektórzy mogą się szybko wypstrykać z tych naboi. Jednak mi się wydaje, z racji na to, że no nie potrzebujemy specjalnie dużo amunicji, żeby zlikwidować wroga, raczej mi się wydaje, jest to optymalna wartość. Jak najbardziej, zarówno w Battlefieldzie było to wystarczająco dużo naboi, jak i również w World War 3. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o FN Scar. Która wersja waszym zdaniem jest lepsza, H czy L? Czy gdzieś spotkaliście się w ogóle z wersją L? Bo mi się wydaje, częściej pojawia się wersja H. Jeśli tak, to w jakiej grze to było? Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!